Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Benjamin Franklin, amerykański polityk, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Nie wiem dlaczego, ale sama do niedawna byłam przekonana, że nie tylko wymyślił on piorunochron, ale był też prezydentem Stanów Zjednoczonych. O, podobno oba te fakty nie są prawdą. Ciekawe. Ale ciekawsze jest to, że wpadła mi w ręce ostatnio jego autobiografia, pisana przez niego samego, wydana w 1909 roku, a pamiętajmy, że żył on przecież w XVIII wieku. Sama książka napisana jest dość trudnym językiem, ale mówiąca o rzeczach ważnych, które do dziś nie straciły nic ze swojej aktualności, jak jasność umysłu, poświęcanie czasu na czytanie, czy to, że prawda, szczerość i rzetelność w stosunkach między ludźmi są najważniejsze. Jednak to, co najbardziej poruszyło mnie w tej książce, to dążenie tego człowieka do moralnej perfekcji. Ze względu na to, że oczytanie, co nie było łatwe w tamtych czasach, bo drukarnie przecież dopiero powstawały, a książek było jak na lekarstwo, udało mu się wiedzę na temat wszystkich cnót. Różni autorzy nazywali je różnymi pojęciami, więc stworzył on swój własny zestaw 13 cnót, które według niego były konieczne i pożądane, aby postępować w życiu właściwie. Dodam, że na własne potrzeby stworzył on cały zeszyt ćwiczeń, w którym każdej cnocie przyporządkował cały tydzień i każdego dnia zaznaczał, czy udało mu się w niej wytrwać. Po tygodniu, jeśli nowy nawyk został ugruntowany, przechodził on do przyswajania kolejnych cnót. W ten sposób, postępując kolejno z 13 cnotami, w ciągu roku przychodził on aż 4 razy taki cykl. Cóż, dla mnie to niesamowite samozaparcie i dążenie do samorozwoju. Dodam, że metoda okazała się bardzo skuteczna i dlatego był on człowiekiem powszechnie szanowanym, z którego zdaniem liczyli się wszyscy. A cóż to za cnoty? Otóż, tak jak powiedziałam, wyodrębnił ich 13. Dziś zajmiemy się tylko pierwszymi 3. Cnota pierwsza – umiarkowanie. Jest pierwsza, gdyż zapewnia jasność i spokój w myśleniu, które są potrzebne do zachowania stałej czujności i obrony przed nawrotami starych przyzwyczajeń. Nie jedz do otępienia, nie pij do podniecenia, pisał. To niesamowite, ale faktycznie, gdy przyjrzymy się sobie, to objadanie faktycznie powoduje otępienie, ociężałość i spowolnienie myślenia. Brak umiaru w piciu natomiast, zamroczenie, brak trzeźwego osądu sytuacji i jakichkolwiek zahamowań. Oczywiście nie dotyczy ona tylko jedzenia i picia, ale absolutnie każdej dziedziny naszego życia. Jak to mówią, przeginanie w każdą stronę jest po prostu niewskazane. Zatem zachowaj umiar. Druga cnota – milczenie. Zacytuję. Mów tylko wtedy, gdy przynosi to pożytek tobie lub innym, unikaj próżnych rozmów. Jakże aktualne. Staraj się nie mówić, a więcej słuchać. Pamiętaj, że gdy żartujesz i gadasz, jak to mówią popróżnicy, tacy też ludzie będą się koło ciebie kręcić. Jeśli chcesz uchodzić za osobę mądrą i mającą do powiedzenia coś ważnego, z której zdaniem mają liczyć się inni zdanie, zamilcz. Słuchaj, analizuj, kiwaj głową i mów tylko wtedy, gdy jesteś czegoś pewien, gdy masz zdanie na ten temat albo gdy zostaniesz o to poproszony. I trzecia cnota – porządek. Niech wszystkie Twoje rzeczy w domu mają swoje miejsce, a Twoje wszystkie zajęcia mają swój czas. Ja uwielbiam zdanie porządek w domu, porządek w głowie. I coś chyba w tym jest. Nawet obiadu nie umiem przygotować, gdy mam brudny blat stołu czy garek w zlewie. Uważam, że raz na jakiś czas trzeba porządkować swoje rzeczy i wyrzucać to, co jest zbędne. W ten sposób tworzy się miejsce na nowe rzeczy i na nową energię. Jesteś ciekawy kolejnych cnót? Zapraszam już za tydzień. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Marzena Śmigielska.